Cześć, witam was w filmie podsumowującym mój serwer Minecraft. Tak, jeszcze troszeczkę zostało go, żeby on był online i ten, ale nie mam za bardzo czasu się nim zajmować, a codziennie wchodzi jakiś rodzyn i wszystko niszczy. No niestety, jak się ma na tyle smutne życie, że niszczenie sprawia większą przyjemność niż tworzenie i jeszcze się z tym gdzieś wchodzi komuś na podwórko, no to tak to się kończy. A nie mam za bardzo czasu się bawić w szeryfowanie, więc no wyłączyłem serwer i to, co do tej pory powstało, pokażę i udostępnię. Także w opisie będzie link do pobrania tej mapki. No i dobra, no i przeglądniemy sobie wszystkie budynki, które powstały lub się zmieniły od czasu włączenia serwera, od pierwszych dni. Cały czas serwer był w trybie creative, więc no, było można budować bez granic. Tak, no, zaczniemy od budynku, który był już, ale został wyposażony przez Gromlake. Widzę i mamy tutaj, no takie, pewnie jakieś coś na wzór salonu z aneksem kuchennym. Trofeum, wychodzimy wyżej po schodkach, jakieś książeczki, łazienka. I schody na górę. Akurat mi się wydaje, że no, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni, no to pewnie można by to zrobić lepiej, ale ogólnie się fajnie to wszystko prezentuje, więc nie ma co narzekać. I łóżeczko, sypialnia taka większa pod daszkiem, bardzo spoko. Tylko że jak się jest utyranym i chce się iść spać, no to trzeba się wdrapać na samą górę. Więc no, rozwiązanie takie. Ewentualnie można by się pewnie na tym dywaniku walnąć. No nic. Idziemy dalej do budowli tego widza. Tu jest część schodów ucięta przez to, że ja musiałem tą górę ratować w mob edytorze, bo pierwszy atak był wtedy, gdy jeszcze nie miałem kopii, a chciałem cokolwiek odzyskać, więc no skopiowałem w mob edytorze to, co się ostało. Muszę chmury wyłączyć. Okej. No, mamy tutaj jakiś taki herb, godło, czy co to jest. I kompleks budynków w klimacie klasika, bo on ogólnie w tym klimacie wszystko budował. To jest pewnie zasypane w środku. Tak, to zasypane w środku chyba. Ale z tych nowszych nie będzie, bo te nowsze nie były kopiowane. I tutaj mamy budyneczek, który był widoczny już w jednym filmiku i tu jest konik. On jest odpięty, bo była mapa okupiowana, ale jeszcze przeżył, przetrwał te wszystkie wojny. Most, na którym jest taka wieża, czy co to jest, nie wiem, ale takie coś mi przypomina. Ogólnie tu jest takich kilka takich norek, takich budyneczków, które by można fajnie wszystkie zagospodarować. Następnie mamy... No i przechodzimy sobie dalej, musiałem na chwilę przerwać nagrywanie, bo się zorientowałem, że no nie przywróciłem kopii mapy, bo była już zniszczona. No i tej wieżyczki nie było. O, ona jest coś wykończona w środku, a tego jeszcze nie... Aha, tu jest dodane szyby i takie coś. Dobra, bo tego jeszcze nie widziałem, bo tu do środka nie wchodziłem. No i dobra, lecimy dalej. To jest wszystko razem z tym mostkiem i tutaj czymś niedokończonym. To jest wszystko budowle widza Gromlake. A nie, to nie jest niedokończone, tylko tu są schody spiralne. Już pomyślę o tych schodach, się śmiecę. Dobra, no to z tej strony tyle. Następnie mamy coś, taki zameczek. Nie wiem w sumie, co to jest dokładnie. Takie troszkę sprawia wrażenie niewykończonego, ale jak się rozejrzymy po tym, to jednak to jest wykończone. Nie wiem, czy tu jest coś w środku, czy to jest tylko takie... Nie wiem, zaglądnę tu. Sobie włączę. A jest coś. Okej, czyli to jest takie coś w budowie. No i dobra, ale mimo wszystko idziemy dalej. Do kolejnych widzów, do kolejnych domków. Tu jest jakiś koń opancerzony. Małe poletko. To i tutaj mamy ładnie napisane, kogo to są budowle. Okej, wchodzimy do środka. Naszym oczom ukazuje się salon. Jadalnia w salonie. To coś. Cokolwiek to jest. Tu jeszcze mamy łazienkę z bardzo fajnym prysznicem. Bardzo mi się podoba wykorzystanie tych szkieł w ten sposób. No i jakieś kibelki, jakieś takie umywalki, nie wiem, które to jest które. Znaczy pewnie to z desko to będzie kibelek. Sedes.
muszla sedesowa. Wielkie pomieszczenie, które wydaje mi się, że mogłoby być lepiej zagospodarowane. Pokój do nagrywania Minecrafta. Myszka. Green screen. Tutaj pełno shulker boxów. No i tyle w tym budynku. Wychodzimy z niego. Wychodzimy z niego, by zobaczyć resztę. Za domeczkiem mamy 4 skocznie, z czego ta jedna wychodzi ponad świat, także już jest tam później ciemno na samej górze. Tutaj jakiś mały parkour, którego nie będę próbował przechodzić na wizji. Strzałkę prowadzącą do piramidy, to zaglądniemy tam od razu. Ale no piramida jak piramida, no sto, taki... Kurde, zapomniałem jak się ta figura nazywa. Tabliczki do przeczytania. No i w środku coś takiego. No to wychodzimy. I idziemy dalej. Następnie mamy boisko do nogi. Widzę, że był zakładany orlik, ale pewnie cięcia budżetowej nie jest wykończony. Kolejno biblioteka, do której sobie już wejdziemy ładnie. Tabliczka, która nie wiadomo dlaczego jest na środku drogi. Zbrojownia w bibliotece. No i książki, jak to w bibliotece. Dużo książek. Tu jest jeszcze jakaś... O, tu coś jeszcze, tego nie widziałem. Recepcja. Spoko. Jakiś fotel w recepcji. Tutaj wyjście. Okej, schodki fajnie tak podstawione. No i więcej książek. Dobra, stąd wychodzimy. Tak, tylko chyba w ten sposób nie wyjdę za bardzo. Dobra, i mamy tutaj te dalej schodki. I zaczyna przymulać, bo tu jest nasrana jakiś gówien. Skocznia, która została poprawiona do ostatniego info o Minecrafcie, ale że to info zostało usunięte, zostanie, to i tak to muszę pokazać wszystko. Czyli no, tym bardziej, że zostało poprawione. Wyjazd do góry. Skocznia elegancko tutaj. Wilczek przyszedł. Co to takie podziabane? Czy ja to takie zostawiłem, czy mi się wydaje? Tutaj obudowane zwierzęta do... które miały spływać w dół, zapakowane w wagoniki. No i tyle z tej skocz. O, tam jeszcze jest domek, który jest niedokończony. Niestety budowniczy nie zdążył go dokończyć, bo w momencie, gdy on to zaczął budować, później zaczęły się regularne ataki na budowlę i no, co on zaczął coś dokańczać, to się rozleciało i było cofnięte i nie było tego jak dokończyć, a później chyba już odpuścił sobie. I wcale się nie dziwię. Następnie mamy kościół, który wygląda jak jeden wielki klocek z kolorowymi okienkami. W środku podobnie. Mamy konfesjonały. Zakrystii nie ma. No i tak się to prezentuje. Wychodzimy z kościoła. Kościoła chyba. Jest domek, który ja zbudowałem. Próbowałem coś zrobić bez jakiegoś projektu i wyszło mi coś takiego. Troszkę przymula, ale tu przez to, że jest nawalone chyba wieśniaków i koni. No i taki budyneczek. I szybko jeszcze tutaj podejdziemy z tyłu na to, nie wiem co to jest, jakaś taka stajnia i każdy koń ma jakieś imię, jest oczywiście też koń Rafał, najpopularniejszy koń w internecie. No i tam troszkę koni, jeden jest no name, reszta ma powymyślane jakieś nazwy. Kolejno zobaczymy Lidl, który mamy, no, jak to w Lidlu, dużo produktów do kupienia. Też jest karp, tylko nie wiem, który to jest karp. Świąteczny.
Pewnie by się też znalazły reszta z rzeczy z promocji, choć może nie wszystko. I idziemy na ostatnią skocznię, która niestety nie jest w takiej finalnej wersji jak była, bo nie zdążyłem zrobić kopii. A później tu się już fajnie... Znaczy tu też się chyba fajnie skakało na tej wersji, zaraz zobaczymy. Kurde. Tutaj jest? Czy tu? Tu. Dżunglę boatem polecimy. I próbujemy. Moją dziewczynką gdzieś polecieć i zobaczymy, jak to daleko płynie. No i do samego końca, nawet się jeszcze mapa nie wczytała. Ale tak czy siak wylatuje się zaskocznie. I płasko uderza. To było tak przerobione, żeby się tu nie uderzało, ale wychodziło tak, że dalej się uderzało, bo spad się nie spłaszczał, tylko dalej w tym samym kącie szedł w dół. No i to chyba tyle budowli, bo więcej tu no nie zdążyło się wybudować. I tak jak mówiłem, link do pobrania mapy, jeśli by ktoś chciał, jest w opisie. Ja serwera jednak nie będę przedłużał, no bo nie mam za bardzo teraz... Priorytety mi się zmieniły i nie mam za bardzo czasu się tym bawić, tego ogarniać wszystkiego. No i to by było na tyle w tym filmie, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.